Kryterium jest takie, że ma być głośno i mocno. Żadne tam pitu-pitu rockowe, tam jakieś bajeczki, nie, ma być mocno, ma być moc, ma być darcie, ma być głośno, nieładnie, tak? Ładnie jak jest, jest fajnie. To nie jest heavy metal, to jest chuj heavy metal. O to chodzi, tak? Żeby po prostu się wyszaleć, pod sceną się wybawić. Geneza jest tak, rok, ciężkie granie zawsze było we mnie, gdzieś tam grałem w zespołach metalowych, hardrockowych i tak dalej. No i nie było jakichś takich, nie wiem, fajnych koncertów, tak, kilka kapel, żeby grało, z jakiejś okazji, czyli zdarzyła się okazja, koniec lata, koniec wakacji, koniec ciepła, przypieczętujemy to tak z mocą, jest fajnie. Skąd pomysł? No mówię, zrobić coś, tak? To jest dopiero początek, plany są większe, tak? Żeby zrobić coś, nie wiem, w plenerze, żeby to była rok po roku coraz większa impreza, większe gwiazdy, żeby przychodziły, żeby przyciągać więcej osób, żeby było no coraz lepiej, coraz głośniej, coraz mocniej. Jeżeli chodzi o Rok Nocą, to graliśmy tam dwa razy, nawet w finale na Deptaku z tym drugim składem. Było bardzo fajnie, pamiętam Wojtek Polant nagłaśniał, było ekstra, tutaj ekipa telewizyjna była fajna. No ta formuła obecna miała być szeroka, ale jak widać nie jest zbyt szeroka, bo tutaj się Zielona Góra z okolicami głównie pokazała. Czyli no festiwal to, miał za szerokie kręgi zacząć zataczać, a tymczasem ląduje w okolicach Zielonej Góry. Nie obserwowałem dokładnie tam eliminacji, więc nie wiem, czy tak się stało dlatego, że te zespoły lubuskie są najlepsze, czy tak się stało dlatego, że organizacyjnie w tym roku coś nie poszło, ale no cóż, tutaj nie chodzi o to, żeby to była mistrzostwa świata, czy Europy, czy Polski, tylko chodzi o to, żeby się kapele pokazały i żeby to było przyjemnie dla wszystkich, uważam, więc chyba głównie o to chodzi w tego rodzaju imprezach, a nie o mistrzostwa świata. Festiwal wymyślili ludzie z klubu Cztery Róże i z Fundacji Kombinat Kultury i robimy tutaj od 15 lat koncerty, w sensie w klubie Cztery Róże jest tego dosyć dużo, przewijają się tutaj różnego rodzaju kapele, znane, mniej znane, undergroundowe, gwiazdy i tak dalej, i tak dalej. Chcemy to robić ze względu na to, żeby coś się działo w tej Zielonej Górze i nie tylko w Zielonej Górze.
wiadomo, że fajnie by było, żeby tu zjeżdżali, tylko żeby zjeżdżali ludzie z całego świata. Z tym, że no, czasy są takie, jakie są, więc no, trudno wymagać, żeby kapele przyjeżdżały na własny koszt, czy żeby klub fundował kapelom z zagranicy jakieś przyjazdy, więc no, myślę, że to czasy załatwiły sprawę, że Lubuskie w głównej roli jest tutaj. Ale no, momenty, kiedy festiwal był międzynarodowy, uważam, że były fajniejsze. No, no, tylko tak jak mówię, czasy chyba to zrobiły całą złą robotę. Nasta edycja okazała się pechowa dla festiwalu Rok Nocą. Nie odbył się finał na Deptaku. Pracowaliśmy na to 12 lat. 12 lat poszło. Finały odbywały się w różnych miejscach. Próbujemy z Rokiem wyjść na zewnątrz, wyjść do ludzi, wyjść na Deptak, wyjść szerzej. Niestety nie wspiera nas ani miasto, ani urzędnicy. Musimy to robić sami, sami zdobywać sponsorów, sami zdobywać i budować sobie markę. Trudno, robimy to tylko i wyłącznie własnymi rękoma i pieniędzmi sponsorów. Jak już gdzieś zauważyłem, ten festiwal w tym roku ma trochę taki podtytuł Jakoś to będzie. No i tak naprawdę jesteśmy gdzieś tak z łapanki troszeczkę wzięci, bo ktoś tam nie mógł dojechać, ktoś nie chciał, ktoś odmówił. No i ratuj się kto może, jakoś to będzie. No i po raz kolejny na tych deskach występujemy, co właściwie u siebie w domu, gdzieś tam jest to nasz, powiedzmy, klub macierzysty gdzieś. Także nie jest to wyczyn zagrać tutaj. Pomagamy po prostu grając na festiwalu. Stary, no nie mamy pieniędzy, no nie mamy pieniędzy na nic. Co mieliśmy? Pieniądze, które dostaliśmy od sponsorów, przeznaczyć na wynajem sceny? To jest jakaś bzdura. 10 tysięcy złotych jako nagroda może wystarczyć na postawienie sceny i oświetlenia. Mieliśmy przeznaczyć to na scenę i oświetlenie? Nie, przeznaczyliśmy to na nagrodę. Niech kapele wiedzą, że ta nagroda będzie zawsze 10 tysięcy, jak nie więcej. I dlatego zrobiliśmy ten finał w klubie Cztery Róże. Mamy tutaj nagłośnienie, mamy tutaj światło, mamy tutaj całą infrastrukturę, więc po prostu zrobiliśmy to w klubie. Nic do tego nie dopłaciliśmy, a nagrodę przeznaczyliśmy dla zespołów. Laureaty 13 pojedynki festiwalu Rocknocą, albo nie tekowej. Znowu się panowie tu. Misty Mike!